Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na kanale Szafirkowych Pasji. Dla tych z Was, którzy mnie nie znają, to ja jestem Ola i na tym kanale dzielę się z Wami moją pasją i miłością do mojego dzieła. Zazwyczaj rozmawiamy sobie tutaj o dzierganiu na drutach i na szydełku, ale dzisiaj przychodzę do Was z takim wyjątkowym filmem. Filmem, którego jeszcze nie było na moim kanale, a mianowicie dzisiaj będziemy pracować ze skórą. Nie było takiego filmu, ale kiedyś w jednym vlogu pojawiła się taka wzmianka, taki fragment, w którym robiłam, pokazywałam Wam, jak robię taką okładkę na organizer, właśnie ze skóry. A dzisiaj cały film będzie poświęcony temu, że będę robić, w zasadzie projektować i robić cały piórnik. A dlaczego? Dlatego, że ostatnio w moim życiu bardzo dużo się dzieje, ponieważ zajmuję się organizacją i przygotowuję się do prowadzenia dwóch warsztatów z techniki interlocking crochet, które odbędą się w październiku, w listopadzie w Warszawie. No ale jeszcze tak prywatnie miałam w domu małą przeprowadzkę. Jak widzicie, jesteśmy w innym miejscu. Musiałam przenieść całą swoją pracownię do innego pokoju, uporządkować na nowo swoje rzeczy. No i okazało się, że gdzieś zgubiłam mój piórnik. Piórnik, który zrobiłam jakieś 8 lat temu. Jeżeli mi się uda znaleźć zdjęcie, to Wam tutaj pokażę. Piórnik, który bardzo lubiłam ze sobą nosić. Zawsze gdzieś tam pakowałam do niego jakieś długopisy, ołówki. Zdarzało się, że i szydełka. I starałam się go zawsze mieć ze sobą i nie wiem, czy go gdzieś po prostu wsadziłam, czy zostawiłam po prostu podczas jednej z podróży, ale postanowiłam sobie w związku z tym zrobić sobie nowy i z tej okazji nagrać też Wam taki film, żeby pokazać Wam ten proces tworzenia piórnika. Piórnik zaprojektuję sama i wykonam sama, ale to nie znaczy, że ja się określam jako specjalista w kaletnictwie. Absolutnie nie. I myślę, że nie jeden kaletnik, widząc to, co robię, mocno się zniesmaczy lub uśmieje się z mojej techniki kaletniczej. Więc absolutnie nie. To nie jest żaden tutorial. Chcę Wam po prostu tylko pokazać, jak ja pracuję ze skórą, jakie tam rozwiązania stosuję. I nie mam jakoś bardzo specjalistycznego sprzętu do tego, żeby pracować ze skórą. Mam naprawdę bardzo podstawowe narzędzia i tak naprawdę taki piórnik można spokojnie zrobić bez jakichkolwiek narzędzi, posługując się zwykłą igłą, nitką poliestrową i skalpelem, więc nie jest to jakoś tam bardzo wymagające pod względem narzędzi, więc pokażę Wam, jak to u mnie wygląda, ten cały proces. Jeżeli zatem macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie do oglądania, a na koniec zobaczycie efekt końcowy mojej pracy. Mam tutaj takie trzy skóry, z których mogłabym użyć piórnik. Ta różowa jest taka matowa i najbardziej sztywna z nich wszystkich. Z tej czarnej robiłam mój notes, może pamiętacie. Dzisiaj może Wam wkleję tutaj zdjęcie. Byłby komplet. I tutaj mam taką skórę, to jest końcóweczka, nie wiem, czy nawet by mi jej starczyło. Jest bardzo miękka, przyjemna, ale nie wiem, czy mi ta ilość wystarczy na wykrojenie piórnika. No zobaczymy. Myślę, że na początek zrobię ten różowy. Może zrobię dwa. Zobaczymy. No to bierzemy się do projektowania. Ja nie mam żadnego specjalistycznego programu do projektowania graficznego. Pracuję w programie Inkscape i postanowiłam sobie, że mój piórnik będzie miał 14 cm wysokości tej kieszonki i 2 cm grubości. Do tego klapkę zrobiła tyle dłuższą, żeby można było włożyć jakiś wyższy pisak i żeby można było po prostu ten piórnik zamknąć. Jak widzicie, mam przygotowany już tutaj mój projekt. To jest przednia część mojego piórnika. Jak widzicie, to będzie część ta z wierzchu. Tutaj
to są brzegi, a te najwęższe prostokąty to będzie miejsce, gdzie będę przesklejać obie części ze sobą. Tu jest druga część, tu są plecy i to jest zawinięta klapka. Wetnę ją sobie w takie półkola, bo tak myślę, że sobie zrobię zamknięcie jednak na dwa magnesy, żeby było bardziej stabilne, ale to jeszcze zobaczę, jak już będę mocować magnesy tuż na samiuśkim końcu. Teraz muszę sobie to wyciąć nożyczkami po prostu te szablony i odrysuję sobie na skórze i będę wycinać. Mam wycięte moje dwa szablony. Odrysuję sobie je teraz na skórze i będę skórę wycinać. Przy czym jeszcze taka jedna uwaga. Tutaj ten fragment, który zaznaczam na pomarańczowo, i ten będzie musiał być również na skórze rozcięty. Tak to po prostu odrysowuję sobie po obrysie te szablony. Plus te dwa małe rozcięcia. No to działamy. Zaczynam wycinanie według linii, które odrysowałam sobie na skórze. Jak widzicie, używam tutaj skalpela, takiego skalpela plastycznego, który można kupić na przykład w Action, ale równie dobrze można użyć tutaj na przykład tapeciaka lub jakiegoś innego nożyka, którym po prostu damy radę przeciąć skórę. Zaczynam tutaj trochę przyginać tę skórę po to, żeby uformować piórnik. Nie zależy mi tutaj na precyzyjnych zgięciach, więc robię to na sucho. Też trochę przycinam jakieś niedocięcia, ale no tak tylko trochę, później jeszcze będę wyrównywać krawędzie. A to już pierwsze klejenie. Ten kwadracik, który teraz maluję, ma wejść pod spód, żeby utworzyć mi tak jakby wysokość mojego piórnika.
podczas tego pierwszego klejenia okazało się, że ten kwadrat jest trochę źle wycięty. Muszę go podciąć po to, żeby później nie mieć problemu, gdy będę kleiła obie części do siebie. Widzicie tutaj na przebitkach ten kwadracik trochę tak zachodzi na krawędź, więc musiałam to rozkleić i skleić jeszcze raz. Ale już później było wszystko w porządku. A to już klejenie, przyklejenie obu części piórnika do siebie. Jak pamiętacie, podczas projektowania sobie zostawiłam takie wąskie paseczki wokół tej, tak naprawdę obu części, po to właśnie, żeby mieć przestrzeń na klejenie tych obu części. Zabezpieczam sobie to klamerkami, żeby mi się to dobrze skleiło. No i staram się też, żeby to było dobrze spasowane ze sobą, żeby tutaj nie, nic tam za bardzo nie wystawało i żeby też rogi się dobrze ze sobą spasowały. Zdejmuję już klamerki, bo obie części mojego piórnika są już sklejone. Postanowiłam zaokrąglić rogi w moim piórniku. Też sklepalem teraz wyrównuję brzegi, jeżeli coś tam krzywo się skleiło. I papierem ściernym przecieram wszystko, żeby jakieś tam zadziorki zniwelować. Teraz takim narzędziem, rylcem z miarką, wyznaczam sobie linię wzdłuż krawędzi piórnika. Na tej linii wybiję sobie dziurki do zszywania mojego piórnika, ponieważ postanowiłam zszyć mój piórnik, dlatego że obawiam się, że podczas intensywnego użytkowania to klejenie po prostu może się rozkleić. Ten rylec robi taką po prostu rysę na skórze. Teraz takim wybijakiem robię sobie dziurki właśnie w skórze. Pozwólcie, że oszczędzę Wam odgłosu młotka. Zaczynam od rogu, bo chcę, żeby wszystkie dziurki dobrze mi się tutaj spasowały. I robię je na długości całego łączenia dwóch części mojego piórnika. Wszystko aż się trzęsie podczas tej pracy. Niestety no, jest to bardzo hałaśliwy moment właśnie pracy ze skórą. Można te dziurki zrobić też oczywiście inaczej. Tutaj jeszcze niektóre dziurki poprawiam takim szpikulcem. Wybieram nici do mojego piórnika. Warto, żeby to były nici poliestrowe, ponieważ one się topią i będzie mi łatwo zabezpieczyć końce nici, gdy już skończę szyć. Szyjąc skórę zgodnie ze sztuką, powinno się ją szyć dwoma igłami jednocześnie. Ja, jak widzicie, szyję jedną igłą i zaczęłam szyć od środka węższego brzegu. A robię tak dlatego, że nie chcę mieć początku ani końca tego szycia przy krawędzi, to znaczy w miejscu, gdzie będzie mi się kończyć łączenie obu części mojego piórnika. Efekt tak naprawdę dostanę taki sam, jakbym szyła właśnie dwoma igłami. Ale jak zwykle robię to po swojemu. Gdy dochodzę do końca łączenia obu części mojego piórnika, to tak naprawdę w ostatniej dziurce zawracam, to znaczy zaczynam zszywać w przeciwległym kierunku niż do tej pory. Dzięki czemu będę miała takie szycie, można powiedzieć, podwójne.
miałam początek mojego szycia i w drugą stronę robię dokładnie to samo. Gdy skończę już szycie, to znaczy przeszyję całą linię brzegową, gdzie mam połączenie obu części mojego piórnika, to zabezpieczam nitkę w ten sposób, że robię supełki, obcinam nitkę, a potem podpalam końce nitki. Jest to nitka poliestrowa, więc ona mi się stopi i tak naprawdę wtopi w nitkę, którą szyję, i dzięki czemu to łączenie nie będzie zbyt bardzo widoczne, a jednak nitka będzie zabezpieczona. Znowu czyszczenie i wyrównywanie. Moment montowania zapięcia do piórnika okazał się być dosyć trudnym procesem, dlatego że okazało się, że mam dosyć duży magnes, który niestety sprawi to, że zapięcie będzie widoczne i ta klapka będzie trochę odstawać. No ale już trudno, nie mam innego magnesu. Ale też okazało się, że magnes jest dosyć mocny, to znaczy niestety przymocowanie części magnesu do takich małych kawałków skóry i przyklejenie ich do piórnika no nie było efektywne, to znaczy przy mocniejszym, w zasadzie przy próbie otworzenia piórnika no te łatki, można powiedzieć, się odrywały. Finalnie zdecydowałam się na to, żeby po prostu na klapce przyszyć ten kawałek skóry do piórnika, a w tej części drugiej po prostu magnes zamontować już do samego piórnika, do tej części kieszeniowej, można tak powiedzieć, w której będą długopisy.
Mam nadzieję, że spodobała Wam się taka mała odmiana na moim kanale i miałyście ogromną frajdę z oglądania tego mojego procesu twórczego. Tak jak Wam powiedziałam na wstępie, ja nie jestem kaletnikiem, jestem totalnym amatorem, ale lubię tworzyć różne rzeczy. I tak wiem, mogłabym kupić taki piórnik na pewno w lepszej jakości, w lepszym wykonaniu, ale chciałam go zrobić sama. I chciałam Wam ten proces twórczy pokazać. Ten mój amatorski proces twórczy. A za tydzień widzimy się już w klasycznym vlogu dziewiarskim. W podsumowaniu września pokażę Wam kilka projektów, nad którymi pracowałam lub pracuję nadal we wrześniu. Będzie, myślę, bardzo kolorowo i różnorodnie. Także serdecznie już dzisiaj Was zapraszam. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko. Pa!